Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinasza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I moi drodzy, dzisiaj ogramy sobie po raz kolejny tryb fabularny. Innymi słowy, ciągniemy ten tryb fabularny i próbujemy go jak najszybciej, nie tyle, że skończyć, dobić czy coś w tym stylu, ale próbujemy, słuchajcie, ten tryb fabularny tutaj ukończyć po to, aby móc przejść do innych rzeczy, które możemy robić w Super Mario Makerze 2. Po prostu chciałbym wreszcie zakończyć tryb fabularny i coś tutaj innego porobić, mieć więcej czasu na przykład budowanie poziomów i innych rzeczy. Poza tym wątpię, żeby ukończenie trybu fabularnego nie dało nam jakiejś nagrody, dlatego też spróbujemy to zrobić. I tak jak wam obiecałem, kiedy dojdziemy do 60 i ukończymy 60 poziom w liście, czy też z listy zleceń naszego drogiego zleceniodawcy Tołda, czy też zarządcy Tołda, będziemy mogli, słuchajcie, no oczywiście będziemy jeszcze kontynuować do tego 82 poziomu, jak tutaj mamy. Będziemy te wszystkie kolejne poziomy przechodzić, jednakowoż zakończymy tą budowę, można by było powiedzieć, o ile jeszcze czegoś nie będzie można wybudować. Po prostu chcę ukończyć to wszystko, a ten 60 poziom był tak jakby tą granicą, kiedy kończymy, wiecie, kolekcjonować monety i zaczynamy z powrotem budować ten wymarzony zamek księżniczki Peach, jak to nazwała nasza droga MasterToDead. 100 monet pod wodą. To jest fajna parafraza 100 miles under the sea, czyli 1000 miles under the sea, czyli 1000 mil podmorskiej żeglugi kapitana Foga w wersji polskiej, ale oryginalnie to jest 1000 miles under the sea, czyli 100 monet. Jeżeli mielibyśmy zachować tą nomenklaturę, to mamy 100 monet na morskim dnie. Mniej więcej tak by to można było przetłumaczyć. Czy ktoś mógłby wspomóc mnie przechodząc ten poziom? To bardzo proste. Zbierz 100 monet i dotrzyj do mety. Ale uważaj, dodałem, czy też dorzuciłem trochę chipów i blooperów, a także inne pułapki. Zlecenie wydał ekscentryczny milioner. Zastanawiam się, kim jest ekscentryczny milioner, moi drodzy, bo nie kojarzę postaci z uniwersum Super Mario, którą można by było nazwać ekscentrycznym milionerem. Chyba że jest to postać Super Mario RPG jakaś, której po prostu nie kojarzę, bo nigdy tej gry nie ukończyłem, pomimo tego, że parę razy na emulatorach do niej podchodziłem, a obecnie posiadam ją oryginalnie na SNESie, bo ona była na SNESa, czy ona była na Nintendo 64. Albo ją mam na mini SNESie, albo ją mam na Wii U. I teraz nie pamiętam, na której konsoli ją mam. Anyway, wydaje mi się, że Super Mario RPG właśnie mam na mini SNESie razem z Earthboundem, ale nie jestem pewien, jeżeli możecie mnie poprawić, czy Super Mario RPG to była gra na SNESa, czy na Nintendo 64, ale wydaje mi się, że na SNESa. Jestem wręcz przekonany, takie 90%, ale zwątpiłem sam w swoje słowa, bo wiecie, tak czasami bywa. Dotrzyj do mety, zbierając wszystkie 100 monet. Powodzenia, czerwoniaku! Super! Bardzo się cieszę, że życzysz nam powodzenia, mój drogi zarządco Tołdzie. I mamy, słuchajcie, tutaj Super Mario 3D World, nakładkę graficzno-fizyczną. Cieszę się z tego niezmiernie i... wow! Ja zapomniałem, jak poziomy w Super Mario 3D World podwodne ładnie wyglądają. Ogólnie rzecz biorąc, jestem mega, słuchajcie, uchachany, bo ja zapomniałem, jak te poziomy podwodne wyglądają. Powiem wam szczerze, że osobiście, jeżeli miałbym tworzyć poziom podwodny, to na pewno skorzystałbym z tej nakładki graficzno-fizycznej z tego prostego względu, że to tak ładnie wygląda. Wiem, że te poziomy wodne podobają mi się New Super Mario Bros. U. Tam mi się strasznie te poziomy podwodne podobały, ale niestety ilość rzeczy, które mamy pod wodą, w sensie W takim sensie, moi drodzy, ilość, słuchajcie, podwodnych elementów ogólnie w każdej nakładce graficzno-fizycznej, no... O, zapomniałem, że clearpipe'y pozwalają na coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, no, nie powala i powiem wam szczerze, że... No, jakoś specjalnie... Nie tyle, że nie chcę robić tych poziomów wodnych, co te poziomy wodne nie jarają mnie aż tak ich możliwość tworzenia z tego prostego powodu, że... Że najzwyczajniej w świecie nie ma tylu elementów do tworzenia tych poziomów, jakby się chciało, wiecie? I to jest najbardziej tutaj demotywujące przy tworzeniu poziomów. Tak jak te poziomy nadziemne, czy też podziemne. Świetna ilość różnego rodzaju elementów, które możemy w te poziomy wrzucić, jest po prostu genialna i dzięki temu możemy tutaj, wiecie, możemy tutaj sobie troszeczkę pokombinować, zrobić jakieś fajne podziemne lochy, jakąś jaskinię, czy to zwykłą, czy to lodową, jakieś nadziemne poziomy. Tak, parę z tych teamów, czyli nie wiem, team powietrzny, w niektórych nakładkach aż się prosi o dodatkowe elementy, których nie ma. Właśnie powietrzny, wodny, i wydaje mi się, że dżunglowy są troszeczkę takie niedopieszczone. Znajdzie się jeszcze parę gdzie można by było coś dodać, ale te trzy wydają mi się najbardziej, słuchajcie, niedopieszczone. Podwodny szczególnie, czy też wodny powinienem powiedzieć, wodne poziomy są bardzo niedopieszczone. Nie mamy Big Berthy, nie mamy innych przeciwników, którzy po prostu, no, bardzo by się tutaj przydali i... Ogólnie jest taka troszeczkę bieda w tych poziomach podwodnych, bo to wygląda tak, jakbyście tworzyli poziom naziemny i zalali go wodą. Tak mniej więcej dla mnie w Super Mario Makerze 2 wyglądają poziomy podwodne. Powiecie, ale przecież w Super Mario Makerze 1 poziomy podwodne były jeszcze bardziej ubogie, bo mieliśmy mniej elementów. Zgadza się, ale pamiętajcie, że mieliśmy możliwość transformacji Mariana w inne postacie i na przykład można było zrobić poziom podwodny, gdzie byliśmy przez cały czas jednym z Squid Kidów z Splatoona i pływanie pod wodą oznaczało, że wyglądaliśmy jak taka ośmiorniczka. I to było fajne, bo po prostu można było wokół tego zrobić fajny, teamowany poziom. Tutaj mamy to dość mocno ograniczone i nawet dorzucenie, słuchajcie, Linka, Master Sworda za dużo nie zmieniło, ponieważ nie kojarzę, żeby Link jakoś bardzo był kojarzony z wodą w dwuwymiarowych odsłonach, bardziej w trójwymiarowych. Owszem, da się zrobić odtworzenie jakiegoś trójwymiarowego poziomu w dwuwymiarowej grze, ale w dalszym ciągu... No, nie kojarzę, żeby Link kojarzył się z podwodnymi poziomami. Zresztą nawet nie wydaje mi się, żeby aż tyle było podwodnych poziomów. Z Linkiem najczęściej spotykamy, słuchajcie, poziomy dżunglowe w zamku oraz naziemne. No, czasem dodatkowo w tym poziomie naziemnym pojawi się sekcja podziemna, albo w taki sposób są zrobione dungeony właśnie w podziemiach, ale wodne poziomy to chyba ja ze świeczką szukać, powiem wam szczerze. Climbing Twister Cave, czyli wspinając się w skręconej jaskini od legendarnego poszukiwacza, czy też legendarnego eksploratora. Próbowałem odtworzyć miejsce, do którego poszedłem dawno temu. Było bardzo głębokie i pełne twisterów. Naciśnij B, kiedy znajdujesz się w twisterze, czy też raczej w wirze w tym wypadku, i może uda ci się stamtąd wydostać żywym. 150 monet za przejście, poziom trudności łatwy bym to nazwał, bo te dwie najzwyczajniej w świecie gwiazdki nic nie znaczą. No i jesteśmy w nakładce graficzno-fizycznej Super Mario World i powiem wam, że jaskinia bardziej mi się tutaj by kojarzyła z... Skręcona jaskinia osobiście bardziej mi się kojarzy z jakimś poziomem znajdującym się w... No dobra, jaskinia to jedno, ale... może lepiej by było, gdyby ten poziom na przykład rozgrywał się w jaskini pustynnej, to wtedy może, moi drodzy, to by jakoś fajnie wyglądało. Ale w dalszym ciągu, no ten poziom fajnie wygląda i jedyne, czego nie rozumiem i czego nie lubię, to, moi drodzy, właśnie... Czekajcie, jeżeli nic nie wciśniemy, to nas troszeczkę wyrzuca. No dobra. Okej, o to mi mniej więcej chodziło. Wow, no to będzie trudne, szczególnie, że ten poziom ma dość... Z tego co widzę, no dość taki niefajny licznik czasu i osobiście powiem wam, że obawiam się, że my ten poziom wytimeoutujemy. I mniej więcej wiem, dlaczego mam tutaj problemy z tym poziomem. Okej, dobra, zadziałało. No i zginęliśmy. Okej, timeout się nam zdarzył, niestety. Problem w tym, że naprawdę twistery to jest mechanika, która przy fizyce w Super Mario Makerze, no... Powiem wam szczerze, że... O, teraz to mi się na przykład udało, widzicie. Okej, zaczynam łapać, o co tu chodzi. Ogólnie Mario w tych twisterach jest bardzo, ale to bardzo nadsterowny. I to jest jedyny, słuchajcie, tutaj problem tego całego poziomu. I teraz musimy, słuchajcie... Okej. No nie udało mi się totalnie to, ale... Ale już wiem, na czym polega myk w tym poziomie. Łomatko jedyna. Udało się. No dobra. Okej, dobra. No dobra, powiem wam szczerze, że... To nie tyle, że fajnie nie wygląda, co jest troszeczkę czasochłonne. I przyznam się szczerze, że naprawdę nie do końca mi ten poziom podchodzi. Jeszcze szczególnie z tym czasem, który tutaj... w tym poziomie najzwyczajniej w świecie panuje. No świetnie. Czy mogłabyś mnie gro puścić, bo... Nie do końca... Nie. Uff, na całe szczęście. Już myślałem, że słuchajcie... Zginiemy. Ale... Z tego co widzę, jest w miarę okej. Teraz wypadałoby, żeby ten pan Tołd zabił wszystkie te cuda. To się da zrobić teraz. Super, świetnie, prawie się udało. 46 sekund. Okej, pan Tołd, bardzo dziękujemy, że pan nam tutaj pomógł i... Czy mógłbym? Właśnie. Nie dostałem dodatkowych 10 monet, a to jest, słuchajcie, już oszustwo, bo przerwałem przecież taśmę w golu, czy też raczej powinienem powiedzieć na mecie. I powinienem dostać 10 dodatkowych monet, ale gra nie zaliczyła mi tego z jakiegoś powodu, no spoko. 261 monet to też nie w kaszę dmuchał, tak ogólnie rzecz biorąc. ale czuję się deczko oszukany tą końcówką poziomu. Raz zginęliśmy, spoko. Nie był to trudny poziom, ale ta mechanika w dalszym ciągu, ja ją rozumiem, ale tak czy tak, tak bardzo timing jest tam troszeczkę zbyt dokładny, pixel perfect można by było powiedzieć, że nie, twistery nie są moją ulubioną mechaniką w tym wypadku. The World's Greatest Cannon Ride, czyli najlepsza na świecie przejażdżka na działach od Jotful Researcher, czyli młodocianego badacza. Sprawdź to. Stworzyłem statek powietrzny moich marzeń. Czas, aby wziąć to cacuszko i wypróbować. Czy ktoś chce się ze mną przejechać? Trzymaj się. Dobra, będziemy się oczywiście trzymać, mój drogi zarządco Tołdzie, i zobaczymy, co to ma być. New Super Mario Bros. U, okładka graficzno-fizyczna. No i autoskrolujący się poziom. Okej, dobra. Powiedzmy sobie szczerze, autoskrolujące się poziomy nie należą do poziomów, które, wiecie, nie tyle, że człowiek chciałby ogrywać, co są to poziomy, które najzwyczajniej w świecie przeważnie są mega powolne. Chyba że zrobicie autoskrolujący się poziom, który jest mega szybki, czyli na przykład poziom muzyczny, który jakiś czas temu ogrywaliśmy i które jedno z Was zresztą przygotowało. I powiem Wam, że to był najlepszy, do tej pory uważam, że to jest jeden z lepszych poziomów muzycznych, który grałem, i przy okazji jeden z lepszych autoskrolujących się poziomów też, jakie grałem. Dlatego też w dalszym ciągu będę go tutaj przez jakiś czas jeszcze przynajmniej przywoływał. Z tego względu, że no, autoskrolujące się poziomy zaświecą szukać dobrze zrobionych autoskrolujących się poziomów. I teraz co my możemy tutaj, słuchajcie, zrobić? Możemy zrobić coś takiego. No i fajnie. Okej, zdobywamy wszystkie monety jak na razie. Fajnie to wygląda. I... Szanowna gro. Szanowny pan Monty Mole z tym działkiem na plecach. To działko naprawdę fajnie wyglądało. Fajnie wyglądało i fajnie się też spisywało, a my zginęliśmy, bo spadliśmy. Straciliśmy połowę tych monet, no... Szkoda, naprawdę szkoda, że straciliśmy aż tyle tych monet, ale no... Niestety. Czasem człowiek chce przekombinować, żeby mu było łatwiej, a potem się okazuje, że właśnie przekombinował w drugą stronę. Absurdy z tego wynikają, ale akurat to umiejscowienie tamtej monety, muszę Wam przyznać, że było bardzo, ale to bardzo fajne. Dobra, możemy zrobić coś takiego. I powiem Wam, że to wszystko jest tak bardzo zdesynchronizowane momentami, właśnie tego typu poziomach, że aż zęby bolą. Ale 82 monety, mielibyśmy ich o 20 więcej, 102 monety byśmy mieli. To jest już, słuchajcie, minimalna różnica. Jeszcze do tego dodajmy, że mamy 200 monet, czyli 282 monety łącznie. To jest naprawdę ładny wynik. Jestem z niego mega zadowolony i naprawdę dość szybko zbieramy te monety i mamy już ponad 4000. Szczególnie, że potrzebujemy chyba tylko 3, żeby wybudować witraż, więc... starczy nam zupełnie, a jeżeli coś jeszcze trzeba będzie wybudować, to mamy już zapas uzbierany i szybciej po prostu uzbieramy pozostałe monety. Above the Cloud, czyli ponad chmurami od Władcy Niebios. Wziąłem parę, podniosłem parę skaczących pirania plantów aby było strażnikami tego poziomu. Czy ktoś miałby czas, aby go spróbować, czy przetestować ten poziom? Nie zapomnij, że możesz skakać naprawdę wysoko, wykorzystując twistera i wciskając B. Czyli wciskając po prostu, słuchajcie, skok i super, no... Czyli poziom ponad chmurami i nakładka graficzno-fizyczna Super Mario World. I to jest właśnie poziom w chmurach. I powiecie, dobra, poziom w chmurach. Mówiłeś, że one są ubogie. Ubogie są w paru nakładkach, ale szczerze powiedziawszy, to właśnie w nakładce Super Mario World najbardziej, moi drodzy, to wszystko błyszczy. W sensie najbardziej błyszczy ta nakładka, ten team tak właściwie. Bo wygląda no po prostu zacnie i... No cóż wam mogę powiedzieć. Możemy też zrobić coś takiego. No i bardzo się cieszę. O nie! O nie! Straciliśmy bycie naszym drogim Fire Flower Mario. Co absolutnie mnie tutaj nie boli. Z tego względu, że widzę, że jesteśmy w stanie tutaj tego Fire Flower Mario znowu zdobyć. I teraz co tutaj będzie? Kolejny Fire Flower Mario. No... Powiem wam szczerze, że... Naprawdę, naprawdę przyjemny poziom. I... Szkoda mi tylko tego, że ten poziom jest zrobiony w taki, a nie inny sposób. Chain Chompy. Jeżeli udało nam się tutaj dotrzeć z Fire Flower Mario, to jeszcze zostaliśmy nagrodzeni, moi drodzy. Bardzo, ale bardzo mi się to podoba. I teraz próbujemy... Nie udało się. Nie udało się dodatkowych 10 monet zdobyć, 58 monet, chyba 150 było nagrody, czyli 208 monet mamy w kieszeni. Znowu dobry wynik. Szczególnie, że chyba nie pominęliśmy żadnej monety w poziomie i jeszcze zdobyliśmy parę, które były monetami specjalnymi, które no, trzeba było pokombinować, żeby je zdobyć. No dobra, mamy 60. poziom za sobą, czy też 60. zlecenie na liście zleceń, zlecenie numer 60 udało nam się wykonać. Innymi słowy, możemy teraz, słuchajcie, tak jak powiedziałem, podejść do naszej drogiej MasterToDead i zlecić budowę witraża. Pewnie wszyscy będą pracować nad tym witrażem, bo kolejny dialog z MasterToDead, w której mamy, że coś się dzieje ze wszystkimi. To pozostawia już tylko, w sensie to w domyśle, że mamy zbudowany już cały zamek i to pozostawia nam już tylko, do dokończenia zostaje nam tylko stained glass. Zapomniałem polskiego odpowiednika, którym jest witraż. Dziękuję serdecznie, mózgu, że się obudziłeś i znowu po polsku możesz pracować. Czyli został nam już tylko witraż do dokończenia. Wszyscy do pracy! Wszyscy do pracy, a my za 2000 monet będziemy budować ten witraż. Czy zlecimy wykonanie tego witrażu, tak właściwie bardziej po polsku by to brzmiało. Czy jesteś tego pewien? Tak, jesteśmy tego jak najbardziej pewni. Okej, zacznijmy budowę. No, troszeczkę nam tych monet zabrało. 5 dni roboczych zajmie budowa witraża. Konstrukcja witraża została rozpoczęta. A teraz zróbmy troszeczkę zleceń w międzyczasie, ok? No dobra, mamy 8 nowych zleceń, czyli mamy zlecenia w tym momencie od 83 do zlecenia numer 90. Raz, dwa, to jest 6, 12, jest więcej. W jakiś sposób musimy jeszcze 10 poziomów otrzymać. Od kogoś, od jakiegoś zleceniodawcy, ale no zobaczcie, ile jeszcze tych poziomów my tutaj mamy, moi drodzy. Ale nie spoczywajmy na laurach, jedziemy z tym 61. zleceniem, czyli Dirty Donuts, brudne donaty. Od przebiegłego kreta. Wykopałem właśnie nową norę i wrzuciłem do niej pełno donatów. Chodź i spróbuj ich. I gwiazdka, tak naprawdę nie próbuj jeść donatów. Powodzenia, wielki czerwony. No spoko. Jaka nakładka graficzno-fizyczna? Super Mario Bros. 3, Monty Mole i Super Mario Bros. 3. To będzie ciekawe, o matko jedyna. Tu nie chodziło o donaty do skakania, tylko o donat bloki. O matko jedyna. To nie będzie fajny poziom. Ale to będzie poziom na refleks, moi drodzy. I to tak konkretnie na refleks. Wiecie co? Musimy iść z tej strony, żeby dostać parę monet. I pan Monty Mole się oczywiście pojawił, tak jak mówiliśmy. Poziom na zasadzie kopiemy w dół i próbujemy przeżyć, ponieważ będą pojawiać się właśnie Monty Mole, które zapewne będą starały się nam tutaj uprzykrzyć rozgrywkę i uprzykrzyć dzień. I teraz jak dostać się do tej 30? O nie, 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 nie. Gro, oszukujesz. Nawet bardzo oszukujesz, powiedziałbym. Ponieważ to, co teraz robisz, to jest bardzo nie fair z tym twisterem. Spróbujmy. Oczywiście możemy to zrobić... czekajcie! Tu trzeba będzie pana twistera razem z nami przesunąć. Okej. Nie udało się. No to teraz z tej strony spróbujemy. To był głupi pomysł. Dobra, może te 30 monet sobie, słuchajcie, darujemy. Bo zaczął nam się kończyć czas. I teraz fajnie by było, gdyby coś dało się tutaj zrobić, słuchajcie. No... Okej. Udało się przenieść pana twistera. Problem w tym, że... Właśnie, że będziemy musieli coś tutaj zrobić. Nie możemy go niżej zrzucić. Oj, słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się ten poziom przejść jeszcze w to 60 sekund. Czy za dużo czasu po prostu nie poświęciliśmy na zabawę w tamtym miejscu. I kolejne 10 centów do zdobycia. Okej. Spróbujmy coś z tym zrobić. Dobra, huzia na juzia. I tutaj trzeba będzie znowu szybko przebiec. Nie, nie, nie! Szanowna gro. To było chamskie. To było chamskie. Mamy 20 sekund i absolutnie nie wydaje mi się, żeby udało nam się teraz to przejść. Proszę. Bardzo proszę. Chciałbym skończyć. 10 sekund. Jeżeli to nam się uda, moi drodzy, to bym był bardzo zadowolony. I jeszcze 10 monet. 98 monet w tym poziomie plus 150, 248 monet. Chyba że, no 200 monet nie. To będzie akurat poziom na 150 monet. Super! I mamy równo 2600, słuchajcie, monet. 93% ukończenia zamku. Cieszmy się z tego wielce. No i kolejny poziom. 62 zlecenie. Poziom zagrożenia Porcupuffer. Porcupuffer to są przeciwnicy z New Super Mario Bros. U i Super Mario 3D World, ponieważ w Super Mario Bros. 3 jest Big Bertha i w Super Mario World Porcupuffery chyba też są, ale nazywają się inaczej. Od osoby reprezentującej oceany. Porcupuffer z Ahoy. Sprawdźcie, jak się rzeczy mają, ponieważ jest niebezpiecznie, ale przy okazji są bardzo fascynujące, więc wrzuciłem parę z nich do mojego poziomu. Oczywiście wypłata czeka na każdego, któremu uda się przejść ten poziom. Trzymaj się tam. Oczywiście, że będziemy się trzymać i zobaczymy, jak daleko uda nam się to tutaj zrobić. I proszę bardzo, Super Mario 3D World, nakładka graficzno-fizyczna. I co, poziom podwodny, czy raczej, słuchajcie, poziom u góry, czyli naziemny, ale zawierający elementy podwodne. Porcupuffery są tutaj, moi drodzy, czyli w Super Mario 3D World i powiedzmy sobie szczerze, że wydaje mi się, że nie stanowią aż takiego zagrożenia, jakby się mogło wydawać. I serio, naprawdę nikt nie zabezpieczył tego czegoś w inny sposób. I tak gwoli ścisłości. Porcupuffery można, moi drodzy, pokonać. Jeżeli nigdy, słuchajcie, nie graliście na tej nakładce graficzno-fizycznej, to tak, porcupuffery da się pokonać, moi drodzy, i bardzo, bardzo prosto da się je pokonać, tak jak widzieliście. Wystarczy mieć Fire Flowera i trzeba dość szybko je atakować. Chciałem do nich strzelać, ale no, dostaliśmy, słuchajcie, tutaj ładnego boosta z wykorzystaniem moi drodzy, nie Fireflowera, tylko naszej wspaniałej rzeczy zwanej dalej gwiazdką nieśmiertelności. I co? Czy będziesz skakał? Czy raczej nie będziesz skakał? No. No i tyle by było z tego zagrożenia. Nie wiem, czy my powinniśmy je zabijać, czy to w jakiś negatywny sposób nie wpływa na środowisko naturalne muchomorowego królestwa, ale jeżeli jest ich tyle, to wydaje mi się, że absolutnie w żaden sposób negatywny nie wpłynęliśmy na środowisko naturalne muchomorowego królestwa, więc żaden ekolog się do nas tutaj nie przyczepi, szczególnie że porcupuffery są uważane za szkodniki. 289 monet. Pięknie, moi drodzy, naprawdę pięknie. No i słuchajcie, no wygląda na to, że dzisiejszy materiał wideo będziemy kończyć. Kolejny materiał wideo z Super Mario Makera 2. Właśnie budujemy, czy też konstruowany jest na naszych oczach witraż, który uwieńczy wymarzony zamek księżniczki, dla księżniczki Peach tak właściwie. I zobaczymy, co z tego wszystkiego, słuchajcie, będzie. Z tego, co pamiętam, mamy jeszcze parę rzeczy tutaj poukrywanych na tej mapce, czyli jeżeli pamiętacie, to w podziemiach znajduje się przejście, którego otworzyć nie mogliśmy, a również mamy tutaj coś dziwacznego zakopanego. Może kolejnego, słuchajcie, zleceniodawcę, który odblokuje się właśnie po zakończeniu tego wszystkiego tutaj, po zakończeniu, wiecie, naszych zmagań z główną osią fabularną, z główną częścią fabularną tak naprawdę tego trybu fabularnego i po prostu w późniejszym czasie odblokują nam się jakieś zadania poboczne. Bardzo fajnie by, słuchajcie, to wyglądało i bardzo fajnie by to było. Ale jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2 Wam się podobał. Zachęcam Was, jak zwykle, przede wszystkim do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej odpowiadając Wam komentarzy komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ale, moi drodzy, co najważniejsze, piszcie w tych komentarzach swoje poziomy, jeżeli chcecie, abym je ograł. Pamiętajcie, że jeżeli wrzucicie ID i nazwę swojego poziomu, to jest to dla mnie idealne i nie musicie się powtarzać pod innymi materiałami wideo, szczególnie pod materiałami wideo z innych serii niż Super Mario Maker 2, ponieważ to troszeczkę wprowadza zamęt, chaos i potem ja się niestety gubię i mamy taki dość mocny nieporządek, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, gdzie znajdują się komentarze z Super Mario Makera 2. Jeżeli proszę was o coś, to piszcie to przeważnie w komentarzach pod danymi materiałami wideo dotyczącymi danej serii. Bo jak zadacie na przykład pytanie typu, nie wiem, pod Super Mario Makerem 2, hej Macintosh, a w tym i tym miejscu w Batman Arkham Asylum dla przykładu nie poszedłeś w to i w to miejsce i wiesz, tam znajduje się kolejne trofeum Riddlera, to absolutnie nie wiem, dlaczego to się znalazło, moi drodzy, pod materiałem wideo z Super Mario Makera, gdzie absolutnie to się znaleźć nie tyle, że nie powinno, co absolutnie wskazuje na to, że osoba to oglądała, teraz zaczęła oglądać to i jej się po prostu przypomniało i nie chciało się wracać do danego materiału wideo, albo po prostu nagle mu się przypomniało i spytał pod tym materiałem wideo. Zachowajmy troszeczkę, wiecie, kultury, nie mieszajmy różnych rzeczy, bo to jest tak, jakbyście, wiecie, pisali wypracowanie z polskiego, dziwny przykład, ale wiem, że tutaj zadziała, pisali wypracowanie z polskiego i nagle w środku tego wypracowania wstawili fragment zadania z matematyki. Obliczanie całki, która tam się zupełnie nie powinna znaleźć, szczególnie na takim poziomie, wiecie, nauczania, czyli szkoła podstawowa, to co dawniej kiedyś było też gimnazjum i ewentualnie liceum, jakieś wypracowania czy coś w tym stylu i nagle pośrodku tego całka. Skąd, po co, dlaczego? Przecież to tu nie powinno być retorycznie, po prostu nie pasuje to do reszty, do całości, do kompozycji. No, dlatego zachowajmy czujność i starajmy się, aby to jakoś ładnie wyglądało. W każdym bądź razie, moi drodzy, dość mojego biadolenia. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2 wam się podobał. Tak jak wcześniej wspomniałem i powtórzę się jeszcze raz, zachęcam was przede wszystkim do komentowania, a także jeżeli macie chęć i chwilę czasu do zostawiania pozytywnych bądź negatywnych ocen pod tymi materiałami wideo, ale jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy negatywnie, fajnie by było usłyszeć w komentarzu właśnie, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. No i to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!